Dzień dobry Państwu. Dzisiaj znowu gościmy fachowca, pana przyrodnika, doktora Wiesława Nowickiego. Wędkarze często pytają, PZW czy Wody Polskie? Oj, mówią, przejmą Wody Polskie, PZW, wtedy będziemy płacili jedną kartę. I będzie super. Czy będzie super? Zapytajmy człowieka, który z Wodami Polskimi, powiedzmy, z poprzednikami Wód Polskich, czy z ODGW, RZGW, boksuje się od kilkudziesięciu lat. Czy ja dobrze powiedziałem, pan się boksuje, panie Wiesław? Tak, dokładnie. To może pan nam powie, jak te sparingi wychodzą. Dzień dobry państwu. To różnie. Różnie i to długa historia, za długa, żeby ją w krótkiej wypowiedzi przytoczyć. Na pewno jestem jednak ulubieńcem w dużym cudzysłowiu gospodarki wodnej, tej części jej, tej administracji wodnej, która administruje Wisłą Środkową, chociażby jako będąc twórcą i inicjatorem ustanowienia tam rezerwatów przyrody, którym ówczesna Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Warszawie bardzo się sprzeciwiała. Wracając do meritum sprawy, do kwestii sporu, jaki ostatnio powstał, czy należy zmieniać zasady wykorzystania wód do celów rybackich, a jeszcze bardziej wędkarskich. Aktualnie, jeżeli dobrze pamiętam, sprowadza się do wydzierżawienia poszczególnych odcinków rzek polskich przez władzę wodną, organizacjom bądź firmom, które na tych odcinkach na podstawie operatu rybackiego prowadzą gospodarkę rybacką i jednocześnie czerpią z tego korzyści. Jednym z takich podmiotów jest głównie Polski Związek Wędkarski. Żeby tą zmianę, żeby tą strukturę, czy tą zmianę sprowadzić, że wszystkim miałyby się zajmować Wody Polskie, czyli one by bezpośrednio, nie jako nadzorca, tylko jednocześnie też wykonawca, prowadziły gospodarkę rybacką i udostępniały rzeki do wędkowania, to może najpierw jedno istotne zastrzeżenie, że ja nigdy jako tak zwany ekolog nie złowiłem żadnej ryby, nie miałem wędki w ręku, nie było też takich tradycji w mojej rodzinie na szczęście, więc tutaj mam negatywny stosunek do wędkarstwa, nawet gdy ostatnio ono coraz częściej wprowadza się do wypuszczania złowionych ryb, ale niestety nie zawsze te ryby wypuszczone potem są odporne na przykład na nękające je zakażenia różnymi pasożytami. No, mają skaleczony przełyk. Ale wracając do meritum, to myślę, że tak powiem w pewnym cudzysłowiu dwojga złego, no bo nie wyeliminujemy wędkarstwa, które jest masową formą rekreacji znacznej części naszego społeczeństwa i nie tylko w Polsce, ale w całym Europie, w Unii Europejskiej, praktycznie na całym świecie, to wydaje mi się, że sytuacja aktualna jest sytuacją dużo, dużo lepszą, gdy bezpośrednio gospodarkę rybacką sprawują podmioty startujące w przetargach na wydzierżawienie tych obwodów, gdy one są odpowiedzialne za stan rybostanu na swoim terenie. I tutaj ewentualnym problemem, które Wody Polskie powinny rozwiązywać, jest skuteczna kontrola, żeby ze strony dzierżawcy nie było nadużyć. Na przykład, że nie wypuści połowy na rybku, jaki przewidywał operat. W składzie, jakim przewidywał operat wodnoprawny i tego typu zagadnień. Natomiast przejęcie tego przez Wody Polskie spowoduje jeszcze większe zmonopolizowanie tego molocha administracyjnego, który też, powiem to publicznie, no nie należy do administracji, która by rozumiała w stopniu
oczekiwanym przez przyrodników i w stopniu adekwatnym do wielkich walorów, przynajmniej niektórych rzek i dolin rzecznych i ekosystemów od wód zależnych chronionych prawem, a w większości w mniejszym czy większym zakresie jest im wręcz wroga, o czym świadczą przykłady dążenia do zabudowy hydrotechnicznej, do piętrzenia rzek na ich najcenniejszych przyrodniczo fragmentach, na przykład Wisły Dolnej, czy też przekształceń hydrotechnicznych Odry. Także to niczego dobrego nie przyniesie, mając również na uwadze okoliczność, iż Wody Polskie ze względu na słabe wynagrodzenia pracowników, w szczególności tych szeregowych, no borykają się z kłopotami kadrowymi i włożenie na nich jeszcze obowiązku sprawowania jednocześnie jakby dwóch roli, troszeczkę wykluczających się, a więc kontrolnej w stosunku do gospodarki rybackiej i wykonywania tej gospodarki rybackiej, jest poważnym nieporozumieniem i na pewno nie pomoże, nie przyczyni się, wręcz na odwrót, do ochrony ichtiofauny, czyli zespołu ryb bytujących w rzekach, czy też do koniecznej, zdaniem przyrodników, odbudowy niektórych populacji ryb, w szczególności ryb wędrownych, które wyginęły głównie na skutek piętrzenia we Włocławku i na przykład piętrzenia karpackich dopływów Wisły. Na krótkim odcinku Wisły, dwukilometrowym na Żeraniu, w latach 90. była przeprowadzona zwałka przez Okręgową Dyrekcję Gospodarki Wodnej, czyli tak jakby wczesne Wody Polskie. Takich zwałek było na terenie Mazowsza kilkanaście. Proszę powiedzieć, do czego doprowadziły takie zwałki, które rzekomo miały czynić dobrze przyrodzie? To było jedno wielkie nieporozumienie i myślę, że choć nie mam na to bezpośrednich dowodów, pewnego rodzaju zmowa z prywatnymi firmami zajmującymi się odbiorem odpadów budowlanych, gruzu budowlanego, ziemi z wykopów, których w tamtych czasach, a był to koniec ubiegłego wieku, nie brakowało w Warszawie, która się w dużej skali rozbudowywała. I te wszystkie odpady były zwożone na Wisłę Warszawską, Międzywale, przede wszystkim tak zwanego gorsetu warszawskiego, czyli zawężonego Międzywala, i pod hasłem niezrozumiałej dla mnie w okoliczności i tak już zawężenia tego Międzywala i zmniejszenia jego przekroju, przepływu wody Wód Wisły przez Warszawę, były te wszystkie odpady budowlane i ziemia z wykopów trwale wmontowywane czy też wbudowywane w brzegi Wisły. Przy okazji niszczono wiele zadrzewień łęgowych. To działanie trwało przez kilka dobrych lat. Masowe protesty przyrodników spowodowały, że w końcu je zaniechano. Po tym z kolei, dla odmiany, po powodzi 2010 roku gospodarka wodna przystępowała do masowej wycinki pozostałych jeszcze zadrzewień łęgowych. Znana jest mi osobiście sprawa takiej wycinki na lewym brzegu Wisły, na Siekierkach, w którym to rezultacie, na skutek działań jednej z organizacji ekologicznych, administracja samorządowa miasta Warszawy, czyli władza samorządowa, wymierzyła prawomocnie za bezprawne usunięcie kilkuset drzew
o okazałych rozmiarach i kilku hektarów krzewów, administracyjną karę pieniężną w wysokości około 4 milionów złotych zapłaconą z odsetkami miastu stołecznego w Warszawie w ostatnich latach. No to był chyba jedyny znany mi przypadek, gdy już wtedy działające Wody Polskie poniosły odpowiedzialność materialną za działanie jej i poprzedników tej administracji, czyli Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej Warszawy. Bardzo dziękujemy panu doktorowi za szczerą i prawną wypowiedź i obyśmy więcej mieli takich fachowców w Polsce, to Polska by inaczej wyglądała. Dziękuję panie doktorze. Dziękuję. Jak najbardziej. Dziękuję panu. Kiedyś płynęła Wisła, to jest stary brzeg Wisły. Tych śmieci, które tutaj leżą, które są rozprzestrzenione na odcinku około 2 km, to jest beton, gruz, śmiecie typu organicznego już się dawno rozłożyły. One leżą tutaj już od połowy lat 90. Dlaczego? W połowie lat 90. zorganizowano tutaj zwałkę. Czyli wszystko, co generalnie z metra, z budowy metra, z budów warszawskich i nie tylko warszawskich, na taką zwałkę było transportowane. Takich zwałek w Polsce, to w ogóle nie da się policzyć, w województwie mazowieckim było kilkadziesiąt, natomiast w Warszawie było kilkanaście.